Wśród licznych spraw, nad którymi pochyli się w środę Rada Miejska, są dwie budzące skrajnie różne opinie w suwalskiej społeczności. Pierwsza z nich to sprawa herbu. Wdrażać nowy, czy pozostać przy starym? Decyzja leży w rękach radnych. Rezygnacja z przyjęcia nowego herbu oznaczałaby, że Suwałki herbu nie będą mieć. Możliwe jest pozostanie miasta przy starym znaku graficznym od lat uchodzącym za herb właśnie. Uchodzącym, bo ów stary herb jest według opinii specjalistów od heraldyki niezgodny z zasadami tejże. Ot, jakby ktoś sobie coś narysował i tak zostało. Nowy herb zyskał po wielu miesiącach, a właściwie latach, aprobatę komisji działającej przy MSWiA, ale nie zyskał aprobaty pewnej części lokalnej społeczności, która stoi na stanowisku, że zmiana herbu to zbędne wydatki. Jak do tych skrajnie różnych opinii odniosą się radni, dowiemy się zapewne jutro. Druga budząca emocje sprawa to nowa siedziba biblioteki. W drugim podejściu rozstrzygnięto konkurs na koncepcję architektoniczną Suwalskiej Świątyni Książki, ale nie wszyscy mieszkańcy uznają potrzebę wzniesienia nowego gmachu, który miałby nie tylko funkcję biblioteczną, ale znacznie szerszą, określaną jako medioteka. Czy nowa biblioteka jest potrzebna? Jedni twierdzą, że tak, bo aktualna siedziba jest zbyt mała, niewygodna i instytucja musi radzić sobie poza główną siedzibą w trzech dodatkowych lokalizacjach. Przeciwnicy stoją na stanowisku, że skoro zamyka się w mieście z powodu kosztów takie obiekty jak pływalnia przy Osir, to na bibliotekę również nas nie stać. I tutaj znowu zdecydują radni. Ale niezależnie od ich wyboru, z pewnością ktoś pozostanie niezadowolony.